Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się Ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 34 odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami Psalmu 22, wersety od 2 do 12. Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Daleko od mego wybawcy słowa mego jęku. Boże mój, wołam w ciągu dnia, a nie odpowiadasz, i nocą, a nie zaznaję pokoju. A przecież Ty mieszkasz w świątyni, chwało Izraela. Tobie zaufali nasi przodkowie, zaufali i Tyś ich uwolnił. Do Ciebie wołali i zostali wybawieni. Tobie ufali i nie doznali wstydu. Ja zaś jestem robak, a nie człowiek. Ośmiewisko ludzkie i wzgardzony przez lud. Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą. Rozwierają wargi, potrząsają głową. Zaufał Panu, niechże go wyzwoli, niechże go wyrwie, jeśli go miłuje. Ty mnie zaiste wydobyłeś z matczynego łona. Ty mnie czyniłeś bezpiecznym u piersi mej matki. Tobie mnie poruczono przed urodzeniem. Ty jesteś moim bogiem, odłona mojej matki. Nie stój z dala ode mnie, bo klęska jest blisko, a nie ma wspomożyciela. Dziś rozpoczynamy lekturę trzeciej księgi Mojżeszowej, Księgi Kapłańskiej. Będzie ona dokładnie opisywała przebieg liturgicznych czynności lewitów. Chociaż dziś obrzędy te nie są już sprawowane, Ponieważ wraz ze śmiercią Chrystusa zakończył się czas sprawowania kultu Starego Przymierza, pozostają one świadectwem ogromnej przemiany, jaka musiała dokonać się w mentalności narodu izraelskiego. Wyrwani ze środowiska, w którym kult wielu bogów był czymś zupełnie naturalnym, a składanie ofiar z ludzi nie było czymś nadzwyczajnym, Izrael rozpoczyna zupełnie nową drogę wiary. Bogańskie ofiary zostały zastąpione ofiarami, które wyrażają komunię z Bogiem, ale co o wiele ważniejsze, przygotowują ich serca do kultu w duchu i prawdzie, który zostanie zaprowadzony wraz ze śmiercią Chrystusa, arcykapłana Nowego i Wiecznego Przymierza. Przeczytajmy rozdziały od pierwszego do trzeciego, Księgi kapłańskiej. Pan wezwał Mojżesza i tak powiedział do niego z namiotu spotkania: Przemów do Izraelitów i powiedz im: Jeśli ktoś z was zechce złożyć dar z bydląt dla pana, niech złoży go albo z większego, albo z drobnego bydła. Jeżeli chce złożyć na ofiarę całopalną dar z większego bydła, niech weźmie samca bez skazy i przyprowadzi go przed wejście do namiotu spotkania, aby pan przyjął go łaskawie. Położy rękę na głowie żertwy, aby była przyjęta jako przebłaganie za Niego. Potem zabije młodego cielca wobec Pana, a kapłani, synowie Aarona, ofiarują krew, to jest pokropią nią dokoła ołtarz stojący przed wejściem do namiotu spotkania. Następnie obedrze żertwę ze skóry i podzieli ją na części. Kapłani, synowie Aarona, przyniosą ogień na ołtarz i ułożą drwa na ogniu. Potem kapłani, synowie Aarona, ułożą części wraz z głową i tłuszczem na drwach leżących na ogniu, na ołtarzu. Wnętrzności i nogi zwierzęcia będą obmyte wodą. Kapłan zamieni to wszystko w dym na ołtarzu. To jest całopalenie, ofiara spalana, woń miła Panu. Jeżeli zaś ktoś chce złożyć na ofiarę całopalną dar z drobnego bydła, z baranków lub koziołków, Niech weźmie samca bez skazy. Będzie on zabity po północnej stronie ołtarza wobec pana, a kapłani, synowie Aarona, pokropią krwią ołtarz jego dookoła. Potem podzielą go na części. Kapłan ułoży je wraz z głową i tłuszczem na drwach leżących na ogniu na ołtarzu. Wnętrzności i nogi zwierzęcia będą obmyte wodą. Kapłan złoży w ofierze to wszystko i zamieni w dym na ołtarzu. To jest całopalenie, ofiara spalana, woń miła panu. A jeżeli ktoś chce złożyć w darze ptaka jako całopalenie dla pana, niech złoży w darze synogarlicę lub młodego gołębia. Kapłan przyniesie go do ołtarza, ukręci mu głowę i zamieni go w dym na ołtarzu. Krew jego wyciśnie na ścianę ołtarza. Potem oddzieli jego wolę wraz z piórami i wyrzuci je na popielisko, na wschód od ołtarza. Następnie na naderwie jego skrzydła, jednak nie oddzielając ich całkowicie, i zamieni w dym na ołtarzu, na drwach leżących na ogniu. To jest całopalenie, ofiara spalana, woń miła Panu. Jeżeli ktoś chce złożyć w darze dla Pana ofiarę pokarmową, niech złoży w darze najczystszą mąkę, poleje ją oliwą i doda do niej kadzidła. Potem przyniesie ją do kapłanów synów Aarona. Kapłan weźmie pełną garść najczystszej mąki razem z oliwą i z całym kadzidłem i zamieni w dym na ołtarzu jako pamiątkę, jako ofiarę spalaną, woń miłą Panu. Cokolwiek pozostanie z ofiary pokarmowej, będzie należało do Aarona i jego synów. To jest najświętsza część ofiar spalanych dla Pana. Jeżeli chcesz złożyć w darze jako ofiarę pokarmową ciasto pieczone w piecu, będą to placki pzaśne z najczystszej mąki rozrobionej oliwą, albo przaśne podpłomyki pomazane oliwą. Jeżeli chcesz złożyć w darze jako ofiarę pokarmową potrawę smażoną na patelni, to przyrządzisz ją z najczystszej prześnej mąki rozrobionej oliwą. Pokruszysz ją na kawałki i polejesz oliwą. To jest ofiara pokarmowa. Jeżeli chcesz złożyć w darze jako ofiarę pokarmową ciasto gotowane w rondelku, to niech będzie ono z najczystszej mąki rozrobionej oliwą. Potem przyniesiesz do pana pokarm tak przyrządzony i oddasz go kapłanowi, a on złoży go w ofierze na ołtarzu. Kapłan podniesie z tej ofiary pokarmowej pamiątkę i zamieni w dym na ołtarzu jako ofiarę spalaną woń miłą panu. Cokolwiek pozostanie z ofiary pokarmowej, będzie należało do Aarona i jego synów. To jest najświętsza część z ofiar spalanych dla pana. Nie będziecie składać na ofiarę pokarmową dla pana nic kwaszonego, albowiem ciasta zakwaszonego ani miodu nie będziecie zamieniać w dym dla pana, jako ofiary spalanej. Przyniesiecie te rzeczy jako dar pierwocin, ale nie będziecie ich kłaść na ołtarzu, aby się zamieniły w miłą woń. Każdy dar należący do ofiary pokarmowej ma być posolony. Niech nie brakuje soli przymierza boga twego przy żadnej ofierze pokarmowej. Każdy dar posypiesz solą. Jeżeli chcesz złożyć jako dar spalany dla pana ofiarę pokarmową z pierwocin, to będą nią kłosy prażone na ogniu albo kasza z nowego zboża, jako ofiara pokarmowa z pierwocin. Polejesz ją oliwą i położysz na niej kadzidło. To jest ofiara pokarmowa. Kapłan zamieni w dym pamiątkę z kaszy i oliwy wraz z całym kadzidłem, jako ofiarę spalaną dla pana. Jeżeli ktoś chce złożyć dar z większego bydła jako ofiarę biesiadną, niech złoży zwierzę bez skazy, samca lub samice wobec pana. Położy rękę na głowie swego daru i zabije go przed wejściem do namiotu spotkania. Potem kapłani, synowie Aarona, pokropią jego krwią ołtarz dokoła. Potem złoży z ofiary biesiadnej ofiarę spalaną dla pana, to jest tłuszcz, który okrywa wnętrzności i cały tłuszcz, który jest nad nimi, a także obie nerki i tłuszcz, który je okrywa, który sięga do lędźwi, oraz płat tłuszczu, który jest na wątrobie przy nerkach, go oddzieli. Synowie Aarona zamienią to w dym na ołtarzu przy ofierze całopalnej, która jest na drwach na ogniu. To jest ofiara spalana, woń miła Panu. Jeżeli zaś ktoś chce złożyć w darze coś z drobnego bydła jako ofiarę biesiadną dla Pana, niech złoży zwierzę bez skazy, samca lub samice. Jeżeli chce złożyć w darze owcę, niech złoży ją przed Panem. Położy rękę na głowie swego daru, potem zabije go przed namiotem spotkania. Synowie Aarona pokropią krwią zwierzęcia ołtarz dokoła. Potem złoży z ofiary biesiadnej ofiarę spalaną dla Pana, to jest cały tłuszcz ogonowy, należy go oddzielić tuż przy samej kości ogonowej i tłuszcz, który okrywa wnętrzności oraz cały tłuszcz, który jest nad nimi i obie nerki wraz z tłuszczem, który je okrywa, który sięga do lędźwi, a także płat tłuszczu, który jest na wątrobie, przy nerkach go oddzieli. Kapłan zamieni to w dym na ołtarzu jako pokarm, ofiarę spalaną dla pana. Jeżeli ktoś chce złożyć w darze kozę, niech złoży ją przed panem. Położy rękę na jej głowie i zabije ją przed namiotem spotkania. Synowie Aarona pokropią jej krwią ołtarz dokoła. Potem, jako dar spalany dla pana, złoży tłuszcz, który okrywa wnętrzności. Oraz cały tłuszcz, który jest nad nimi. Obie nerki wraz z tłuszczem, który je okrywa, który sięga do lędźwi, a także płat tłuszczu, który jest na wątrobie, przy nerkach, go oddzieli. Potem kapłan zamieni to wszystko w dym na ołtarzu, jako pokarm spalany, woń miłą Panu. Cały tłuszcz będzie dla Pana. To jest ustawa wieczysta na wszystkie czasy i na wszystkie pokolenia we wszystkich waszych siedzibach ani tłuszczu ani krwi spożywać nie będziecie rozpoczynamy dziś systematyczną lekturę Ewangelii według Świętego Mateusza Mateusz apostoł i ewangelista miał napisać swoją dobrą nowinę do Żydów w języku hebrajskim tekst ten jednak nie zachował się do naszych czasów posiadamy jedynie jego greckie tłumaczenie Wybrałem ten tekst, podobnie jak list do Hebrajczyków, aby ułatwić nam zrozumienie Starego Testamentu. Przez najbliższe trzy i pół tygodnia będziemy zatem czytać Ewangelię według świętego Mateusza, począwszy od rozdziału czwartego, który przeczytamy za chwilę, aż do rozdziału dwudziestego. Wtedy duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy pościł już czterdzieści dni i czterdzieści nocy, poczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do niego: Jeśli jesteś synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Lecz on mu odparł: Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego. Postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł mu: Jeśli jesteś synem Bożym, rzuć się w dół. Napisane jest bowiem: Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Odrzekł mu Jezus. Ale napisane jest także: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego. Jeszcze raz wziął go diabeł na bardzo wysoką górę. Pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do niego. Dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to odrzekł mu Jezus. Idź precz, szatanie. Jest bowiem napisane: Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i jemu samemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł. A oto przystąpili aniołowie i usługiwali Mu. Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum, nad jeziorem na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza. Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego na drodze ku morzu, za Jordanie. Galilea Pogan lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: Nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie. Przechodząc obok jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja jak zarzucali sieci w jezioro. Byli bowiem rybakami I rzekł do nich Pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi Oni natychmiast zostawiwszy sieci poszli za nim A idąc stamtąd dalej ujrzał innych dwóch braci Jakuba, syna Zebedeusza i brata jego Jana Jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w Łodzi swe sieci Ich też powołał a oni natychmiast zostawili łódź i Ojca i poszli za Nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie, i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. A wieść o Nim rozeszła się po całej Syrii. Przynoszono więc do Niego wszystkich cierpiących, których nękały rozmaite choroby i dolegliwości opętanych, epileptyków i paralityków. A on ich uzdrawiał. I szły za nim liczne tłumy z Galilei i z Dekapolu, z Jerozolimy, z Judei i z Zajordania. Dziękuję za Wasze wierne trwanie w postanowieniu. Życzę wytrwałości na kolejne dni i zapraszam na jutrzejszy odcinek Biblii w rok. Do usłyszenia.